Szósty dzień Mistrzostw Europy Francja 2016. Już o 15 rozpoczęła nam się druga seria spotkań, ale rozpoczęliśmy od grupy B. Teraz już meldujemy się w tej pierwszej grupie, w grupie A, gdzie rywalizują gospodarze, gdzie rywalizują Albańczycy, Szwajcarzy i oczywiście Rumuni. I właśnie na te dwie ostatnie drużyny będziemy tutaj patrzeć szerzej, dokładniej, bowiem przed nami spotkanie Rumunia-Szwajcaria, na które zapraszają Mateusz Burzec i Mateusz Juza. Się nie zmienia, ale myślę, że ten dobry występ Rumunii to było naprawdę takie zwycięstwo, ale o tym może za chwilę, bo teraz Seferowicz! No i cóż, kolejna sytuacja, w której Seferowicz się nie trafia, ale trzeba przyznać, że zakręcił tutaj obroną. Naprawdę znakomicie, no tutaj Kirikesz musi się potężnie zabić w pierś po tej sytuacji. Z Albanią miał kilka szans, natomiast dzisiaj już w 6 minucie pierwsza okazja na strzelenie gola, tak jak powiedziałeś, Kirikesz powinien się lepiej zachować, lepiej kryć Seferowicza, on potrafi strzelać piękne bramki, no i gdyby to leciało w światło, to mielibyśmy bardzo ładnego gola, natomiast możemy mówić o szczęściu tutaj Tataruszanu. W przypadku tego meczu z Albanią była nazywana, no jest dziuru, ale tak naprawdę spore dziuru jest właśnie w tej obronie. Teraz Seferowicz znów ograł jednego ze stoperów reprezentacji Rumunii, no ale znów gdzieś ten strzał za lekki, za słaby, no i gdzieś kolejną sytuację dopisujemy Seferowiczowi, no ale kolejna nieudana, tam chyba znów Kirikesz został ograny. Na połowie Szwajcarów i właśnie teraz z lewej strony Rad dogrywa w pole karne, przedziera się Kipciu, cały czas holuje tę piłkę, no ale już stracił kontrolę, panowanie nad nogami i przewrócił się i mamy rzut karny. Tak jest, mamy rzut karny, a więc przytrzymywany Kipciu za koszulkę pokazuje teraz rosyjski arbiter to bardzo dokładnie. I właśnie w polu karnym było to czynione. Lichtsteiner tutaj jest tym winnym, który czynił ten haniebny czyn, który działał tą ręką tak jak nie trzeba. No i teraz jeszcze poczekajmy na jakieś potwierdzenie. Lichtsteiner, no jest trzymany za koszulkę Kipciu. Mówiłem, że stracił panowanie nad nogami. Już wiemy dlaczego. Stanku, drugi rzut karny w tym turnieju dla reprezentacji Rumunii i znów po raz drugi Stanku. Biega arbiter wokół tej piłki, sprawdza, czy wszystko w porządku. Zomer czy Stanku? 18 minuta gry. Stanku czy Zomer? Jednak Stanku! I mamy 1-0 dla reprezentacji Rumunii. 18 minut, a Stanku zdobywa swojego drugiego gola w drugim meczu na Mistrzostwach Europy. No i proszę, nic nie zagrali, a jednak prowadzą. Szybko Szwajcarzy próbują tutaj natychmiastowo wyrównać. Seferowicz, dośrodkowanie, wybija Kirikesz, jeszcze uderzenie Szera! Ale ponad poprzeczką, chociaż to wyglądało naprawdę imponująco. Ależ leciała ta piłka, niesamowite uderzenie Szera. Oj, ale to obronił Tataruszanu! Tak jest, ależ tutaj wyjął Tataruszanu tą piłkę, no niesamowicie. Leciała prosto pod poprzeczkę, natomiast on takim, nie wiem jak to nazwać, takim lobem wybił tą futbolówkę, delikatnie ją musnął i wybronił to niesamowicie. Brawa dla golkipera Fiorentiny. Gry tym razem dla Rumunów, numer 11, Gabriel Torze, i czekamy na to, co się za chwilę wydarzy. 28 minuta i dośrodkowanie czeka nas na pole karne i właśnie to teraz się dzieje, tam zamieszanie, mamy okazję i słupek teraz po strzale grającego z numerem 22 Christiana Sapunaru. Ależ się tam odnalazł między rywalami. Ależ błąd obrony, bo nikt na tym ósmym meczu, siódmym nie stał koło niego. Bechrami był strasznie daleko. No nie wiem. Bechrami w ogóle był zajęty podnoszeniem dłoni i co zrobił? Bawił się w asystenta bardziej niż w tego, który ma po prostu tę piłkę wybić. Teraz nieudane dośrodkowanie. Dobrze blokował Lichtsteiner. Jeszcze gdzieś tam przerzut. Jest do graniej! I nie ma gola. Ależ był tutaj bliski dziuru skierowania piłki do własnej bramki. Słaby mecz dziuru w pierwszym meczu tych mistrzostw z Albanią. Tutaj mógł już strzelić samobuja. Zomer nie miałby żadnych szans, bo leżał. Natomiast wiemy, że dziuru chciał wybić tą futbolówkę, ale tak niefortunnie mógł to zrobić, że pozbawiłby szans, tak naprawdę byłoby 2-0. I Szwajcaria, blisko pola karnego rywala, Rodriguez dośrodkowuje, ależ tam się teraz zakotłowało, jeszcze strzał! Mehmedi! Admir Mehmedi, ależ dopadł do tej piłki! Zawodnik Bayeru Leverkusen, no i trzeba przyznać, że gola ładnego to strzelił. Ależ zamieszanie, ależ bomba Mehmediego, niesamowite uderzenie tego piłkarza i wydaje mi się, że
ta zmiana była przygotowana właśnie za Mehmediego, że Embolo się pojawi. Natomiast uderzenie z lewej nogi, bomba niesamowita tego piłkarza. I mamy remis. Można powiedzieć, że zasłużenie, bo Szwajcarzy atakowali. Popatrzmy na powtórkę razem z Mateuszem. Źle wybita ta piłka. Przez trzech piłkarzy tak naprawdę rumuńskich. I sam był przy piłce. Mehmedi sam do niej dotarł i uderzył. Nie do obrony dla Tataruszanu i piękny gol, piękna bramka. Stanku i Mehmedi to są strzelcy bramek, dokładnie w dobrej kolejności. Torże, jednak strzela Torże! Z największym trudem teraz Jan Zomer. W ogóle całkiem nieźle sędziuje to spotkanie pan Karasiew, które właściwie już dobiegło końca, niezadowolony Mehmedi. Myślę, że tutaj zadowoleni przede wszystkim są Rumuni, którzy wyszarpali remis, no ale Szwajcarzy też narzekać nie mogą, bo 4 punkty jednak mają.